Kredyt na medal udzielany w placówkach Banku Spółdzielczego w Zgierzu to najlepsza oferta w mieście. Niskie odsetki, już od 4,9% w stosunku rocznym. Gwarancja stałych niskich rat. Naprawdę długi okres spłaty, do 60 miesięcy. Bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia. Uzyskasz nawet do 80 tysięcy złotych kwoty kredytu. Nie musisz posiadać rachunku w Banku Spółdzielczym w Zgierzu. Szybka decyzja kredytowa. Wstępna informacja już w 15 minut. Nie zwlekaj. Przyjdź do placówek Banku Spółdzielczego w Zgierzu i porównaj ten kredyt z ofertami innych banków. Panorama Zgierska. Od 31 marca w każdy wtorek nowy tygodnik wszystkich Zgierzan. Aż 32 strony informacji ze Zgierza z dodatkiem Super Tele. Pamiętaj, w każdy wtorek kupuj Panoramę Zgierską. Jest środa, 1 kwietnia, Klaudia Muszyńska, zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum. A w dzisiejszym serwisie m.in. sposób na tiry w Zgierzu, czyli zaskakujący pomysł władz Łodzi i naszego miasta. Ja to stawiam troszeczkę inaczej, raczej Łódź przyłączyć do Zgierza, tak bym to widział. Pacjenci niektórych zgierskich przychodni zdrowia mają zastrzeżenia do świadczonych przez nie usług. Jeden lekarz przyjmuje osobę dorosłą i przyjmuje dziecko. Po tym, jak Łódź zamknęła do siebie wjazd kierowcom ciężarówek, Zgierz jest wręcz rozjeżdżany przez ciężkie pojazdy jadące tranzytem. Mieszkańcy są zbulwersowani, proszą o pomoc media, apelują do prezydenta Staniszewskiego, by uwolnił nasze miasto od tirów. Okazuje się, że władze obu miast nie pozostały głuche na te apele. Zgierz od nowego roku ma zostać dzielnicą Łodzi. Choć pomysł ten wydaje się być wręcz niewiarygodny, jak przekonują prezydenci Zgierza i Łodzi, w tym szaleństwie jest metoda. Emila Okupska i Cezary Adamski. Z inicjatywą połączenia naszego miasta ze stolicą województwa wyszły władze Zgierza. Łódź jako dużo większy ośrodek, jak uczy doświadczenie, wielokrotnie już narzucał swoje warunki miastom satelickim. Tak było, gdy łódzkie MPK przejmowało zgierskie tramwaje. Podobnie jest teraz, gdy władze stolicy województwa bez konsultacji zdecydowały o przerzuceniu ciężkiego ruchu tranzytowego ze swoich ulic na drogi sąsiednich samorządów. Prezydent Staniszewski uznał więc prawo silniejszego. Zgodnie z zasadą, duży może więcej, chce, by tym dużym stał się również Zgierz. Ja to stawiam troszeczkę inaczej. Raczej Łódź przyłączyć do Zgierza, tak bym to widział. Dzisiaj mamy wiele trudności, problemów z funkcjonowaniem miasta, w tym chociażby kwestia komunikacji, ruchu drogowego po mieście. Wiele inwestycji, które w Łodzi są realizowane, co cieszy nas wszystkich jako mieszkańców aglomeracji łódzkiej, natomiast stwarzają ogromne wyzwania i problemy dla samego Zgierza. W związku z czym pomyśleliśmy i podjęliśmy takie rozmowy, żeby może stworzyć takie wspólne ciało, nowe miasto, które będzie funkcjonowało, będzie w tym całym układzie, będzie miało możliwości w wielu rzeczach uczestniczenia, a tym samym wiele problemów zostanie rozwiązanych. Kontrowersyjny sposób na problemy Zgierza jest, jak udowadniają władze Łodzi, rozwiązaniem bardzo korzystnym także dla samej stolicy regionu. Łódź wyludnia się, więc dodatkowe 60 tysięcy mieszkańców, dotychczasowych Zgierzan, zagwarantuje miastu powrót do zaszczytnego miana drugiego po Warszawie miasta w Polsce. Obecnie, jak wiadomo, Łódź została wyprzedzona przez Kraków. Ponadto, jak przekonują łódzcy urzędnicy, granica pomiędzy naszymi miastami już dawno się zatarła i w czasie najbardziej intensywnego od lat rozwoju Łodzi nadszedł moment, by zerwać z tą fikcją. Wiceprezydent Cieślak kusi Zgierzan wizją krainy mlekiem i miodem płynącej.
Myślę, że korzyści są obopólne. Większy organizm zdecydowanie lepiej daje sobie radę. Nie będziemy myśleć każdy o własnej spalarni, nie będziemy myśleć każdy o rozbudowie własnej sieci wodociągowej. Możemy to robić wspólnie. Zaoszczędzimy kupę kasy, mówiąc bardzo trywialnie, ale myślę, że się opłaca. Minimalizujemy koszty administracji, doprowadzamy do sytuacji takiej, że plany zagospodarowania przestrzennego, które dzisiaj są pewnym kłopotem na granicy, znikają. Wreszcie edukacja. Sporo zgierskiej młodzieży uczy się w łódzkich szkołach. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tę współpracę w tym zakresie rozszerzyli. Oprócz wyprowadzenia ciężkiego ruchu ze Zgierza, jedną z pierwszych inwestycji w naszej już od 1 stycznia przyszłego roku dzielnicy będzie totalna metamorfoza ulicy Długiej. To znaczy drugiej Piotrkowskiej na pewno nie da się zrobić. Piotrkowska jest jedna, jedyna i niepowtarzalna. Natomiast na pewno jakiś pomysł na ulicę Długą by też się znalazł. No, wystarczy troszeczkę pomyśleć, jakie są mocne strony tej ulicy, opracować jakąś koncepcję, jak miałaby wyglądać, jakie miałaby spełniać funkcje i, no, i nad tym pracować systematycznie przede wszystkim. Chcemy, żeby Zgierzanie poczuli się jak Łodzianie i mieli taki deptak jak Piotrkowska u siebie w mieście na ulicy Długiej. Poza ulicą Długą zmieni się znacznie więcej. Od nowego roku Zgierzanie będą musieli przyzwyczaić się do tego, że dotychczasowy magistrat stanie się urzędem dzielnicy. Zmieni się numeracja szkół i miejskich linii autobusowych, których obsługę w całości przejmie łódzkie MPK. Zniknie granica taryfowa pomiędzy Zgierzem a Łodzią, dzięki czemu pasażerowie wyraźnie odczują obniżenie cen biletów, szczególnie tych miesięcznych. Zgierscy strażnicy miejscy zostaną wchłonięci przez bliźniaczą łódzką formację, a stacja kolejowa Zgierz zostanie przemianowana na Łódź Północ. Ze względu na to, że wiele nazw ulic w obu miastach się pokrywa, konieczna będzie ich zmiana, co w praktyce oznaczać będzie zastąpienie nowymi dotychczasowych adresów zamieszkania przez wszystkich Zgierzan. W związku z połączeniem obu miast, także w Łodzi idzie nowe, choć nie ma co ukrywać, na sporo mniejszą skalę. Stoimy na tle tego logo łódzkiego, Łódź kreuje. To czy przy połączeniu ze Zgierzem jakieś zmiany w tym logo mogą też zostać wprowadzone? No, to jest alfabet strzemińskiego i pewno byłoby dużym kłopotem, gdyby na przykład przy tym dorysować kolce. Przepraszam, ale mam takie skojarzenia z Jerzem, ale wydaje się, że można coś w tym względzie spróbować zrobić. Plastycy nad tym popracują. Mimo tak wielu korzystnych zmian wynikających z połączenia obu samorządów, Zgierzanie są wobec tego pomysłu raczej sceptyczni. Mieszkam już tyle lat w Zgierzu, że wolałabym, żeby Zgierz był Zgierzem. Nie chciałabym, żeby był przyłączony do Łodzi. A po co? Nie ma takiego chyba potrzeby, tak mi się wydaje. Wcale nie mam żadnej, proszę panią, przeszkód. Czy to by było dobre dla Zgierza? Bardzo dobre. I choć Zgierzanom nie śpieszno zostać łodziakami, zaskakująca się w tym wszystkim wydaje wręcz altruistyczna postawa prezydenta Staniszewskiego. Panu nie żal swojego stanowiska? Panie dyrektorze, ja nie jestem przyzwyczajony tego stanowiska, nie jestem do niego przywiązany. Jeżeli decyzja mieszkańców będzie taka, aby przyłączyć właśnie Łódź do Zgierza, czy to jest Zgierz do Łodzi, ja zrezygnuję z swojej funkcji. Pozostaje otwarte pytanie, czy entuzjazm i poświęcenie Przemysława Staniszewskiego podzielą również zgierscy radni, którzy także stracą swoje stanowiska. Bez względu na to, 1 stycznia 2016 roku obudzimy się w zupełnie nowej, łódzkiej rzeczywistości, lecz co najważniejsze, bez tirów pod oknami naszych domów. Kolejki, małe pomieszczenie, jeden lekarz dla dzieci i dorosłych. Z takimi zarzutami wobec funkcjonowania niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Kormet zgłosiła się do naszej redakcji jedna z pacjentek. Justyna Zielińska sprawdziła, czy w przychodni dochodzi do łamania praw pacjenta. Zgierski Kormet funkcjonuje już od 16 lat, oferując ponad 5 tysiącom pacjentów opiekę medyczną w zakresie zarówno zwykłej konsultacji lekarskiej, jak i specjalistycznych badań EKG. Mimo planowanych inspekcji dokonywanych przez służby kontrolujące przychodnie, pacjenci skarżą się m.in. na... Na pobranie krwi musiałam czekać 12 dni. Jeżeli chciałam zrobić USG jamy brzusznej lub rentgen klatki piersiowej, musiałam jechać do Łodzi za Castoramę. Kolejnym mankamentem wymienianym przez pacjentów jest specyficzny sposób przyjmowania chorych. Jeden lekarz przyjmuje osobę dorosłą i przyjmuje dziecko. I raz dorosły, raz dziecko. Kiedyś to było nie do pomyślenia, ponieważ przychodnie dla dzieci zdrowych i chorych były osobne, nawet wejścia i izolatki były. Zdaniem kierownika placówki przychodnia spełnia podstawowe wymogi, które stawia Narodowy Fundusz Zdrowia czy Sanepid. My nie mamy poradni pediatrycznych, bo inne są wymagania stawiane w
W przypadku istnienia poradni pediatrycznej oczywiście musi być wtedy osobne wejście dla dzieci zdrowych, dla dzieci chorych. Tu jest poradnia lekarza rodzinnego, gdzie wszyscy jesteśmy razem. Podobne zdanie prezentuje rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia, która jako jedyny mankament przychodni wymienia brak windy, który zresztą ma zostać rozwiązany do końca przyszłego roku. Z naszego punktu widzenia jest wystarczająca liczba lekarzy, którzy powinni się opiekować taką liczbą pacjentów, czyli 5000 pacjentów. Tych lekarzy jest nawet więcej. Jeśli chodzi o brak windy, to poradnia ma czas na dostosowanie się. Jeśli chodzi o przyjęcia dzieci i dorosłych, to że przyjmuje ich jeden lekarz, może tak być. Opinie na temat funkcjonowania KorMedu budzą wiele emocji wśród osób korzystających z usług placówki. Dyskutując na portalu społecznościowym, opinie negatywne przeplatają się z pozytywnymi. Pacjentom pozostaje wybór: albo leczyć się w swojej dotychczasowej placówce medycznej, albo zmienić się na inną. Wsiadając do autobusu czy tramwaju, należy skasować bilet. Wiedzą o tym wszyscy. Co jednak, gdy nie mamy go gdzie kupić lub gdy kasownik jest zepsuty? Pasażerowie komunikacji miejskiej często komentują zachowania kontrolerów i niemal zawsze są to opinie, delikatnie mówiąc, niepochlebne. Zgierzanie podróżujące środkami lokalnego transportu zbiorowego mają dość bycia traktowani jak potencjalni złodzieje. Z Gapowiczami wbrew własnej woli rozmawiała Emila Okupska. Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy, którzy czują się pokrzywdzeni postawą pracowników miejskich usług komunikacyjnych w Zgierzu i łódzkiego MPK kontrolujących bilety. W pierwszym przypadku ofiarą zgierskich kontrolerów stała się córka Kazimierza Smolskiego. Córka, jadąc autobusem numer 6, wsiadając przy ulicy Tuwima przy Lewiatanie, jadąc w kierunku ulicy Gałczyńskiego, skasowała na przystanku między przystankiem Tuwima a Gałczyńskiego bilet. Kontrola weszła, poprosiła pani bilet od córki, córka bilecik wyjęła, pani sprawdziła swoje dane z kasownika i powiedziała córce, że ma taką samą godzinę, jaką wybiła u tej pani. Córka jej przedstawiła, że mówi w pierwszym kasowniku, mówi kasownik był, mówi nie kasował biletu. To poszła do drugiego, tam skasowała bilet, no i mówi, pani od niej poprosiła dowód osobisty, córka jej dowodu nie dała, bo mówi, mam bilet skasowany. To pani zobaczyła, że bilet jest ulgowy, poprosiła od córki legitymację uprawniającą do zniżki i wzięła tą legitymację, popatrzyła. Spisała ją z legitymacji. Kontrolerka musiała zatem uznać, że córka pana Kazimierza skasowała bilet dopiero w momencie, gdy ta ją dostrzegła. Na wypisaniu mandatu kontrola się jednak nie zakończyła. Pani po prostu córkę potraktowała w ten sposób, że przyparła ją tam gdzieś do, że tak powiem, do jednego boku autobusu, no i była bardzo wobec córki opryskliwa. Czy takie zachowanie jest uzasadnione wobec pasażera posiadającego skasowany bilet? Pokrzywdzeni żądają anulowania nałożonej kary jako bezpodstawnej. Miejskie usługi komunikacyjne mają jednak swoją wersję zdarzenia. W toku postępowania wyjaśniającego nie znaleziono potwierdzenia wersji wydarzeń pani, która składała odwołanie i ustalono, że podczas kontroli został skasowany bilet, czego nie możemy uznać. Niestety nie da się jednoznacznie stwierdzić, jak było naprawdę, ponieważ zapis z kamer zamontowanych w autobusach jest skasowany po 7 dniach. Zostaje nam zatem słowo przeciwko słowu, a w takich przypadkach zgodnie z tradycją i prawem wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Mógł jednak anulować kary nie zamierza. O większym szczęściu może mówić drugi z naszych widzów ukarany przez łódzkich kontrolerów. Za każdym razem jak siadam do tramwaju, kasuję bilet, znaczy ja kupuję bilet, płacąc kartą w automacie. W tej sytuacji automat nie działał. Kierowca, wiadomo, nie przyjmuje płatności kartą. Kontrolerzy również nie przyjmują płatności kartą, więc tak naprawdę zostałem przyciśnięty do muru i zostałem postawiony przed faktem, że nie mogę skasować biletu, chcąc to zrobić tak naprawdę. Panowie kontrolerzy starali się udowodnić, że tak naprawdę nie chciałem zakupić tego biletu.
gdzie tak naprawdę codziennie pokonuję tę trasę, dwa razy dziennie, i na dowód tego mam po prostu wyciąg z konta, gdzie codziennie, dwa razy dziennie, tak jak powiedziałem, mam ściągane po 2,60 za zakupiony bilet, jadąc po prostu do pracy. Łódzkie MPK uspokaja, że w takich sytuacjach zawsze uznaje zgłaszane odwołania. Dla nas taka sytuacja jest podstawą do tego, żeby żądać anulowania kary od wezwania, które wystawia kontroler. Cóż jednak z tego, gdy taki pasażer musi przed innymi osobami jadącymi pojazdem najeść się wstydu, a następnie poświęcić czas na pisanie reklamacji. Sam się czerwieniłem, ponieważ też zostałem kiedyś złapany przez kontrolerów, natomiast no, miałem świadomość taką, że to nie jest miejsce, ten moment przejazdu to nie jest miejsce, w którym kontrolerzy będą podejmować decyzje i oni będą rozstrzygać, czy dana osoba miała prawo do, miała możliwość zakupu biletu, czy też nie, czy automat popsuł się w tym momencie, czy też nie, dlatego że my z perspektywy naszego zaplecza mamy dostęp do systemu monitorującego biletomat i wiemy dokładnie, w którym momencie on się popsuł, wiemy też, które przyciski były uruchamiane, także wiemy, czy na przykład ktoś nie zrobił tego celowo. Podobnie jak w przypadku pierwszej bohaterki, duże zastrzeżenia do sposobu potraktowania przez kontrolerów miał pan Adam. Podczas samej kontroli panowie byli nieprzyjemni, szyderczy, używali wulgarnych słów. Zażądano ode mnie, abym opuścił pojazd. Najpierw był to przystanek Adelmówek, potem Helenówek. Na obu tych przystankach nie ma miejsca, gdzie można zakupić bilet, więc powiedziałem panom, że mogę wysiąść najwyżej na najbliższym przystanku, gdzie po prostu ten bilet zakupię. Czy standardem w pracy kontrolerów jest to, by odzywać się do osoby, która tego biletu nie posiada w sposób wulgarny i obraźliwy, lub czy próba wypchnięcia takiego pasażera z pojazdu na Helenówku, czyli przystanku, na którym nie działa żaden punkt handlowy, w którym można by bilet na przejazd wykupić? Oczywiście nie jest to standard i walczymy z tym, staramy się szkolić naszych kontrolerów, uczyć ich tego, jak powinni się zachowywać. Jak nie powinni, jakich słów nie powinni używać? Również. Mamy szkolenia dotyczące współpracy z pasażerami. No to są tylko ludzie niestety i ludziom w różnych momentach różne emocje się uwalniają. Pamiętajmy, że... Ale chyba w takiej pracy nie powinno. Oczywiście, że nie. Pamiętajmy, że bardzo często pasażerowie też prowokują. Być może warto, by zadać sobie pytanie dlaczego. W myśl określanych przez psychologię reguł jesteśmy względem siebie jak lustra. Uśmiech budzi uśmiech. Reakcją na agresję jest zwykle agresja. Czas więc pasażerów zacząć traktować jak klientów, a nie jak potencjalnych oszustów. Zaangażowana, pracowita, człowiek tytan, a przy tym kocha książki. W ten sposób można opisać Dorotę Abramczyk, dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki imienia Bolesława Prusa, która została okrzyknięta bibliotekarzem województwa łódzkiego 2014 roku. Teraz czas na eliminacje ogólnopolskie. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2011 nadaje tytuł Bibliotekarza Roku. Szuka go wśród kreatywnych i ambitnych bibliotekarzy, którzy potrafią zmienić oblicze swoich miejsc pracy, tak by odpowiadały na oczekiwania użytkowników. Wśród pełnych inicjatyw miłośników książek, którzy nie tylko zmieniają infrastrukturę bibliotek, ale też sięgają po nowe metody pracy, a dla czytelników przygotowują więcej niż tylko bogate księgozbiory, znalazła się pani Dorota Abramczyk, dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki imienia Bolesława Prusa. Myślę, że to jest taka misja. Myślę, że to, że pracuję w tym zawodzie, w tym roku minie 31 lat pracy, no to świadczy o tym, że po prostu trafiłam, tak? Że trafiłam na swój zawód, na swoje miejsce, na ludzi, z którymi się doskonale współpracuję. Formuła konkursu jest otwarta, a kandydaci do tego tytułu reprezentują różne typy bibliotek. Nasza Zgierzanka została już laureatką wojewódzkiego etapu. Jest to forma docenienia jej zaangażowania w swoją pracę, a także pasji, którą potrafi zarazić wszystkich swoich współpracowników. Człowiek tytan, a poza tym, no mówię, ma tyle energii, tyle siły i zawsze jakoś tak, no, potrafi wszystko zorganizować, załatwić i po prostu, no, dodaje nam jako pracownikom skrzydeł do dalszej pracy. Dorota Abramczyk to także inicjatorka wielu akcji. Jej biblioteka to nie tylko miejsce pełne książek i czasopism, ale także spotkań z poetami, koncertów, wystaw fotograficznych. Za jej sprawą odbywa się odjazdowy bibliotekarz, czyli rajd rowerowy bibliotekarzy, miłośników książek i ich przyjaciół. Biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek, to takie centrum kultury w mieście. Staramy się współpracować niemalże z wszystkimi instytucjami kultury w naszym mieście.
oczywiście. By sprostać oczekiwaniom dzisiejszego użytkownika wypożyczalni czy czytelni, potrzeba spojrzeć na to z innej perspektywy. A ta z pewnością towarzyszy pani Dorocie Abramczyk każdego dnia. Przed nią jeszcze wiele wyzwań, wciąż czeka tytuł bibliotekarza roku 2014. Plebiscyt odbywać się będzie drogą internetową. Po zalogowaniu się na stronę www.sbp.pl i tam będzie można oddać swój głos, do czego serdecznie zachęcamy. Białaczka jest najczęściej występującym nowotworem u dzieci. W tej grupie stanowi aż 30% wszystkich nowotworów złośliwych. Jedną z osób cierpiących na tę podstępną chorobę jest 5-letni Franek, wychowanek z gierskiego przedszkola pod Topolami. Chłopiec ma szansę na wyzdrowienie. Na kosztowne leczenie potrzebne są jednak niemałe pieniądze. W sobotnie popołudnie w sali zgierskiej lutni tłumnie zebrali się mieszkańcy naszego miasta. Odpowiedzieli w ten sposób na apel o pomoc choremu na ostrą białaczkę szpikową Franiowi. Na zorganizowanym koncercie charytatywnym pojawiło się około 600 osób. Też mam wnuczka w takim samym wieku i nie wyobrażam sobie, jak można nie pomóc. Powinno być więcej takich inicjatyw organizowanych w Zgierzu, bo jest tego naprawdę mało. Dowiadujemy się tylko właśnie przez takie akcje, jak moja córka tańczy w zespole, to właśnie przez takie coś się dowiadujemy. Franek od stycznia przebywa w szpitalu. Obecnie jest już po pierwszej chemioterapii. Niestety wyniki badań nie pozwoliły na to, aby chłopiec mógł uczestniczyć w zorganizowanym dla niego koncercie. Póki co rodzice nie są nawet w stanie określić, jak duże będą koszty leczenia chłopca. W tej chwili jesteśmy w szpitalu. Jak wyjdziemy ze szpitala, nie wiem. No, z tego, co słyszałam, to podobno duże. No, na razie mamy leki refundowane, ale podobno jak wyjdziemy ze szpitala, to jeden syrop, który wystarcza nam na 2 tygodnie, kosztuje prawie 2800 zł. Organizatorami całego przedsięwzięcia była Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu nr 12 w Zgierzu, Spółdzielczy Dom Kultury SEM, a także radny miasta Zgierza Marek Chiliński. Idea zawsze się bierze z sytuacji, kiedy jest taka potrzeba i ja nie patrzę na to, żeby stwarzać sytuację po to, żeby zaistnieć, tylko po prostu jestem po to, żeby ludziom pomagać i był taka możliwość, że mogłem, nie patrzę jako radny, jako człowiek, który może coś zrobić dla czy dorosłej osoby, czy małego dziecka. Wie każdy, że działam w hospicjum Jana Pawła II i dlatego każda taka sytuacja jest dla mnie jakby dodatkowym powerem, żebym mógł namówić innych, żeby te serca zaczęły mocniej bić. A taki przypadek jest w przypadku Franka. No i tu nie ma innego ale, tylko po prostu trzeba pomóc temu dziecku i tym rodzicom i nie ma innej opcji. Rodzice Franka dziękują za wsparcie materialne, przy okazji podkreślając, że równie ważne jest wsparcie emocjonalne. Każdemu choremu na białaczkę można również pomóc poprzez oddawanie krwi, a także można zarejestrować się w bazie dawców szpiku kostnego. 1 czerwca władza znajdzie się w rękach dzieci. Sejmowe ławy tego dnia zajmą właśnie po to, by uczcić Światowy Dzień Dziecka. Także w Zgierzu tradycją stało się, że na Dzień Dziecka wybierani są mali prezydenci, którzy otrzymują klucze do miasta. Jak spełnić takie marzenie? Organizatora konkursu pytała Justyna Zielińska. Witam serdecznie z Centrum Kultury Dziecka. Ze mną jest pani kierownik Karolina Mirzyńska, tego pięknego ośrodka, a spotykamy się w związku z tym, że już po raz 8 zachęcacie dzieciaki do wzięcia udziału w akcji Mały Mała Prezydent Miasta Zgierza. Tak, dokładnie, to już jest 8 edycja tego konkursu adresowanego do uczniów i uczennic zgierskich szkół klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych. I właśnie uruchomiliśmy konkurs, przekazaliśmy regulaminy do wszystkich placówek i bardzo serdecznie zachęcamy dzieci, ale też oczywiście nauczycieli i opiekunów, żeby wspierali dzieci w udziale w tym konkursie. Zapytam zatem o temat tegorocznego konkursu, bo co roku jest temat przewodni, myśl przewodnia, wokół której dzieciaki potem tworzą te swoje prace artystyczne. Co w tym roku? Zawsze temat w jakiś sposób nawiązuje do naszego miasta, jego tradycji, historii. Zawsze gdzieś Zgierz się pojawia, ten akcent musi być, bo taką przyjęliśmy zasadę. Natomiast w tym roku trochę zainspirowani sukcesem Idy i tym wątkiem zgierskim w oscarowym filmie, nasz konkurs ma tytuł Kamera, akcja Zgierz. I to jest właściwie wszystko, co sugerujemy dzieciakom przy przygotowywaniu tych prac.
jest bardzo duża dowolność i otwartość zawsze w tym konkursie. To może być praca literacka, które tak naprawdę są najczęściej spotykanymi pracami. Tutaj sugerujemy jakiś rodzaj historii opowiadania, która mogłaby stać się kanwą dla powstania filmu o Zgierzu bądź w Zgierzu. Można przygotować scenariusz takiego filmu bądź jego fragment, ale też bardzo byśmy serdecznie zachęcali, żeby spróbować nakręcić jakieś krótkie filmy, epizody, może reportaże, może być to zrobione nawet telefonem komórkowym. Zachęcamy również do podjęcia próby stworzenia na przykład wideobloga. To są wszystkie formy, które będą mogły uczestniczyć w tegorocznej akcji Mała Prezydent Miasta Zgierza. To może powiedzmy jeszcze o tym, jaka jest nagroda dla zwycięzców, bo pewnie są dzieciaki, które dopiero wchodzą w ten wiek, że mogą się zgłosić, prawda, do tej edycji i może jeszcze ktoś nie wie, na przykład w Zgierzu, co czeka na tych najlepszych. Nagroda jest bardzo wyjątkowa, ponieważ w dniu 1 czerwca, czyli podczas Miejskiego Dnia Dziecka, laureaci, laureatki spędzą cały dzień z władzami naszego miasta, a tak naprawdę tymi władzami, symbolicznymi władzami miasta będą, ponieważ prezydenci przekażą takie symboliczne klucze do Zgierza dzieciakom i będą oni te swoje symboliczne funkcje w tym dniu pełnić od samego rana aż do późnych godzin popołudniowych. Będą towarzyszyć prezydentowi Staniszewskiemu, prezydentowi Bączakowi w pełnieniu codziennych obowiązków, ale na pewno też będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji, bo ten dzień jest zawsze zaplanowany z myślą o dzieciach. Jest oczywiście też wspólny obiad, jest jeżdżenie samochodem prezydenckim, co często też wzbudza duże emocje. I na pewno będzie można się wielu ciekawych rzeczy o naszym mieście dowiedzieć. To do którego przysyłamy pracę? Do dnia 15 maja pracę należy dostarczyć do Centrum Kultury Dziecka w formie papierowej, cyfrowej, na płycie na przykład, czy na USB. To wszystko jest w regulaminie szczegółowo opisane, są podane kontakty do nas, więc bardzo serdecznie zachęcamy. Dodam tylko, że oprócz pracy jest jeszcze taki element regulaminu, który wymaga od uczestnika i uczestniczki, żeby dołączyli odręcznie napisane uzasadnienie, dlaczego chcą zostać małą prezydentem miasta Zgierza w tym roku. Dziś w wydarzeniach to już wszystko. Zaraz po serwisie informacyjnym zapraszam na wielkanocne wydanie programu Gotuj z Cezakiem, przygotowanego przez Emilię Okupską. Dziękuję za uwagę i zapraszam na przedświąteczny serwis w Wielki Piątek. Do zobaczenia! Istotę z innego świata? Witaj na planecie Ziemia. Prosimy, byś nie najeżdżał naszej planety. Koniec wszystkiego. Początek. Więcej premier na 20-lecie Canal+.